Proszę Państwa, dzisiejsza data, chyba najważniejszy dzień w moim życiu, jak do tej pory, bo w sumie dzień, w którym poznam wyniki moich matur i jednocześnie dowiem się, czy dostanę się na wymarzony uniwersytet, na London School of Economics. No dzisiaj tak naprawdę jest taki punkt kulminacyjny w moim życiu. Sprawdzamy wyniki matur. Wow. Nie wiem, czy możecie to zobaczyć na tej kamerze. Jestem cały blady i przez ostatnie 5 minut 3 razy odwiedzałem toaletę, bo ja mam niestety taką dolegliwość. Jak się stresuję, no to potem muszę pędzić do kibla, ale to nie jest dla was interesujące, bo wy czekacie na wyniki matur. Ja pierdzielę, ja nawet nie umiem nagrywać, stary, teraz, bo jestem, chłopie, tak zestresowany. Ja pierdolę. Dobra, wchodzę na Librusa. Tutaj wiadomość od pani dyrektor. Gdzie można sprawdzić wyniki. Sekundenkę. A co jeśli się nie dostanę? I tu zacznę tańczyć, płakać. Chłopie, ta witryna jest nieosiągalna. Aha, chyba za dużo osób sprawdza teraz wyniki. Proszę Państwa, no co się dzieje? Co się dzieje? Nie mogę sprawdzić wyników. Kurwa. Nie, no, nie mogę sprawdzić wyników. Proszę Państwa, przycisk login, klikam, ładuje się. No dobrze, poczekamy jeszcze 3 sekundy. W sumie czekałem 3 miesiące, więc te 3 sekundy mnie podobno nie zbawią, no ale zobaczymy. Ciekawostka w ogóle, mogłem już wczoraj sprawdzić moje wyniki matur, ale pomyślałem, że poczekam na Krzysztofa, operatora, którego wielbię całym sercem, że zgodził się właśnie dzisiaj przyjść do mnie i pomóc mi nagrać to wideo. Cały czas się, kurna, loguje. No chłopie, nie sprawdzę tych wyników zaraz. Please enter your login credentials. No mam wpisane. Pierdziel się. Po co się jak świnia? Nie wiem, czy to widać w kamerze, ale łzy potu po moim czole spływają. Zaloguję się. Wow! Tak to jest z tymi maturami, że jak milion uczniów z całego świata wchodzi na platformę IBIS, czy coś takiego, no to ta platforma się zawiesza. Więc czekamy cały czas. Mam nadzieję, że... O! Coś powoli do przodu. Krzysiu, mógłbyś mi podać kartkę, jakoś tam jest za tobą, żebym ja sobie zasłonił ekran. Dobra, poczekaj, jesteśmy tu. Results. No kurna, ile oni mnie będą trzymać w niepewności, poczekaj. No ja pierdzielę! Dawajcie mi to! Ej, ale teraz się stresuję. Ale to jest tortura, co? Poczekaj. Dobra, kurwa mać. Dobra, sprawdzę od początku. Polish A. Ocena... 6? Nie jestem zadowolony. English B. Ocena... 6? No bo to jest w skali od 1 do 7, nie? Dlatego ja mówię, że nie jestem zadowolony. Spanish B. Ocena... 7. Jestem zadowolony. Economics... Extended Essay C? Stary, to jest źle. Economics HL in English... 7. No niech będzie. O kurwa, ale to jeszcze nie wiem, czy się dostałem, nie? Environmental Systems and Societies? 7. Niech będzie. Matematyka HL! 7? Zajebiście! Kurwa! 7, ja myślałem, że będę miał 5. I uwaga, Theory of Knowledge B? 42 punkty! Dostałem się na LSI! Dostałem się na LSI! Dostałem się na LSI! Dostałem się na LSI! Nie, stary, ja się o kurwa, ja się dostałem na LSI, nie? Ja się, kurwa, dostałem na LSI. 42 punkty. 42 punkty. Nie, poczekaj, jakby teraz ja mam taki moment, że to musi dojść do mnie, dobra? Dojść do mnie. Dobra, dostałem się na... Ale kurwa, w sumie wiesz, że nie jestem aż tak zadowolony z wyniku? Bo ja myślałem, że będę miał 45 przynajmniej. Znaczy, 45 to maksymalna ocena. Ale 45, mam 42. Średnio jestem zadowolony. W sumie... dobra. Ale kurwa, dostałem się na LSI! Co ja pierdolę! Ja się dostałem na LSI. Nie, poczekaj, jeszcze chwilę.
Ja się dostałem. Krzysiu, poczekaj, bo ja mam taką dwubiegunowość teraz. Bo jestem tak, niezadowolony z matur, ale dostałem się na LSI. Dobra, wiecie co? Chyba w tym momencie skończymy ten materiał. To były moje wyniki matur IB. 42 punkty. Myślałem, że pójdzie lepiej, bo miałem w podstawówce ze wszystkich egzaminów 100-100-100. W gimnazjum tam miałem 100-100 i 97, coś takiego. No a tutaj mam 42 punkty na 45. Nie jest to najlepszy wynik. Co prawda, mając taki wynik, żeby tam wam dać w perspektywie, na Oxford dostaje się od 39 punktów, tylko oczywiście jeśli dostaniesz ofertę, to ta oferta zakłada, że musisz mieć przynajmniej 39 punktów, żeby dostać się na Oxford. Ja musiałem mieć tych punktów 38 na 45. Mam, zdobyłem tyle punktów, dostałem się na LSE. No i w sumie tyle. Wydaje mi się, że taki trochę chaotyczny odcinek, no ale cieszę się. Mam już to za sobą. Jestem zdziwiony naprawdę, że mam z polskiego szóstkę. Powinienem kurwa mieć siódemkę. Coś mi tutaj chyba źle sprawdzili. Mam z angielskiego szóstkę. Myślałem, że będę miał siódemkę, no ale tak to oprócz tego to hiszpański najlepsza ocena możliwa, ekonomia najlepsza możliwa ocena, przyroda najlepsza możliwa ocena, z matematyki mam siódemkę. Tego się kurwa nie spodziewałem. Kończymy, proszę państwa, ten odcinek. Niestandardowy, no ale udało się. Krzysztofie, wypijemy kielicha na koniec tego vloga? Oczywiście. No i kurwa, to jeszcze nie kończymy. Kielich za uniwersytet, proszę państwa. Tak, ogólnie nie znalazłem kieliszków, bo w domu nie pije się za bardzo wody. Dlatego dwie szklanki to będą takie, ile to jest? Jak jest 50, to to może być ile? 300, 200? Siadaj, Krzysiu. Nalewam wódę i pijemy. Krzysiu w seksownym garniturze i leci, bo ty nie taki... Nie no, za dużo. Nie no, ale ty jesteś dużej masy, chłopie, ja tutaj wiesz. Ja tutaj nie nadgonię z tobą. Dobra. Proszę państwa, żegnamy się z wami tym pijackim streamem. Krzysiu, bardzo dziękuję za twoją pomoc. Widzimy się na LSI! Ostra. Gratuluję. Dziękuję bardzo.